Dobra, mamy wszystko. No ja DHA i zostawię. Dobra. Ty, własna taktyka? O Jezus, tempo większe na pewno. Dobra, let's go. Ale lamerski skład, jak można mieć Ronaldinho i Hernandeza tylko, a taką słabą resztę. Pff, koleś otwierał paski pewnie tylko przez jakieś 15 minut i ma tak słaby skład, że nada. Też na ostatnią chwilę dowiedzieli się, że jest w ogóle takie coś jak Mistrzostwa Świata 2018, więc ciężko im było coś zbudować, wiecie? Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Ty, no mówiłem, nie? To jest niesamowite. Ta gra, kocham ją. Kocham! Całym serduszkiem. Jakbym mógł sobie wyciąć serce dla tej gry, to bym to teraz zrobił. To może być to, że oni zmieniają drop teraz. Mówią, coś zrypaliśmy. Może chodzi o to, że możemy zrobić tylko jeden skład w tym trybie. Nie, chodzi o paczki. Tak. Za duży drop w paczkach daliśmy. Za duży drop w paczkach. Faulik, coś? O, karny poza polem karnym. No i fajnie. No i ja się cieszę, bo miałem wrażenie, że ten Bóg był i ludzie mieli po 9,99 paczek na start. Aha, no to fajnie. Dobra, było w polu. Podoba mi się, jak się rzucił ten, jak Courtois się rzucił tak elektrycznie. Ronaldinho Gaucho, 2 strzały celne, 2 bramki przeciwnika, jawol! Ja! To jest ta gra, którą kocham. Let's go! Mój obrońca zachował się jak gówno, chociaż to był Hummels 90. Jego pozycja utrzymana w obronie była równa mojej na boiskach B-klasy, czyli nie wiem, gdzie mam się ustawić. Let's go! Okej, nie? No w końcu Cristiano Ronaldo w 90. Dostajesz strój, wspaniała gra. To gra jest wspaniała. No przecież to jest proste, dostajesz strój. I let's go! 3-3 w 93. Let's go! Tak jest! Woo! Yeah! Come on! Yeah! Aha, przecież to jest z grupy. To są grupy, czyli remis mam pierwszy. Woo! Yeah! Szukę reprezentacji kupić przed mistrzostwami. Z 69 zgrania, 83 oceny. Jak ja to przegram albo coś, to się wkurzy. Jej, po rikoszecie, 1-0. Siu, brameczka. Tak powiedzmy poza czasem, kiedy jest... Ja pierdziele. Kiedy jest repka, ile stoją tam noce hotelowe dla dwóch osób, powiedzmy, w Arłamowie? To nieźle. Pokaż skład. No, jak mam ci teraz pokazać skład, kolego? Kolego, wytłumacz mi! Let's go! 4-1. W końcu jakiś normalny wynik. Jejku, poklepałem trochę, nie? Tak powiedzcie, no w tej akcji tak no, 3 podania wymieniłem. I Ronaldo! Suuuu! Zobaczymy, czy sklep działa. Dobra, co za żenujący skład. 62 zgrania. Jedziemy z typem. W ogóle ma na bramce... Kurde, nie wiem, wygląda jak Grzegorz Rasiak. Let's go! 1-0! Suuuu! Ronaldo dla Polski strzela! A na Euro to strzela przeciwko! No i to mi się podoba. Ze Szwedem gramy, pewnie ze Zlatanem. O,
Lol, jaki skład dla amatorów, ty. Let's go, 1-0 w ćwierćfinale. Polska wygrywa ze Szwecją. Ronaldo strzela do Polski. Faul. Karny. Kontuzja. I siup, druga brameczka. Tu. Bardzo żałuję, że FIFA nie ma konkurencji, bo PS nie, teraz już w ogóle bez licencji, to PS nie jest w ogóle konkurencją dla FIFA. A, ładnie. Dobra, mamy chyba ćwierćfinał albo półfinał. Mogę wybrać czerwone stroje, ale ciul. Nie będę guj. Nie będę. Większość widzę za szczęsnym. Większość za szczęsnym zdecydowanie. Dobrze, dobrze. A we Ronaldo? Cristiano Ronaldo 2-0. Polska wygrywa w ćwierćfinale mistrzostw świata. No to nieźle. Dobra, ziomek, kończymy ten wstyd. No i fajnie. Tak, to jest darmowe, to jest aktualizacja do FIFA. Co my to mamy? Jesus, fuck. To jest półfinał. Po Grecce. To jest półfinał. Do około 20 piachów, do około 20 planuję stromek, wiesz? Ojej, ale się dałem tym. Patrzcie co DH. Aha, no to fajnie, DH obronił i spojrzał się na piłkę, która leciała koło niego. Let's go, 3-1. Ojojoj. To było dobre akurat, to było dobre. Dzwonię i gramy półfinał zaraz. Gramy półfinał, ja wykonam telefon i lecimy z półfinałem. Jeżeli podobał wam się mój content, moje wygrywanie, moje otwieranie paczek, to nie zapomnijcie o followku, bo zaraz gramy właśnie finał tego turnieju. No i zobaczymy, co z tego finału poleci. Zaraz wracam. Let's go final. Co on tu ma? Ronaldo 9-4, kolega ma, no dobra. Ale przypał. Ładnie. Ale dałem, bo się cofnąłem jak debil. No jak debil, idiota po prostu. Masakra. Więcej miejsca mu daj. Od poprzeki, a jak? Let's go! 2-1! Finale! El finale! El finale 2-1. W ogóle wiecie, w co ostatnio miałem ochotę pograć? W LoL'a. Serio. Bez kapy. Serio! Taka brama z dupy! Oh my god. Mówię LoL'a, jakby tam dużo nie oglądam, ale naprawdę typek ma mega humor. Spoko na maksa. To szanuję na maksa kontent. I naprawdę... Let's go! 4-2! Chyba finał mój! Faul karny, Ramos, druga czerwona kartka, dobranoc. Jesus Ramos, Mbappe retencje. Pretensje miał. A my teraz Ronaldo, lewy górny róg. No i GG.
No i GG, 5-4, wygrywamy finał. Mamy dwie paczki, 15 tysięcy monet, okej. Okay. No i pewnie ciekawi jesteście, jakie paczki na koniec. Wszystko macie teraz, w tym momencie na ekranie, bo grałem w momencie, kiedy sklep nie był dostępny i po prostu nie mogłem otworzyć tego na live'ie. Do końca live'a jakby sklep był dla mnie niedostępny, więc macie to wszystko tutaj. Nie są to tak dobre dropy, jak były na live'ie, z tego względu, że jest taka pogłoska, że po tej aktualizacji sklepu są słabsze paczki o wiele. No ale jak widzicie, coś tam trafiłem, jest jedna naprawdę dobra karta. A ja przypomnę w tym czasie, kiedy te paczki są na ekranie, że w sobotę widzimy się w galerii Sopot Centrum od 10 do 18 zbieramy mój team do Montesnaka. Jeżeli chcecie wyjechać z ekipą właśnie na bootcamp, w wakacje jakoś fajnie spędzić weekend, to zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, Galeria Sopot Centrum w Sopocie od 10 do 18. Tam możecie zobaczyć ekipę, tam możecie się z nami przywitać, tam możecie po prostu z nami być. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Raz jeszcze, macie paczki na sam koniec. Ja stąd spadam. Jeżeli chcecie więcej kontentu z World Cupa, nie zapomnijcie o łapce w górę, oczywiście subskrypcji, która jest bardzo ważna, zwłaszcza teraz, kiedy naprawdę tych subskrypcji przybywa na moim kanale i mnie to bardzo cieszy, więc ty nie zapomnij o subie i widzimy się w sobotę w galerii Sopot Centrum. Trzymajcie się, ju!